Witaj, tutaj Aga Bera. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek na moim kanale kulinarny. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować tak zwany meal prep, czyli posiłki, które są już przedprzygotowane na kilka dni, tak żeby sobie czekały w lodówce i kiedy chcesz zjeść lunch czy coś na szybko, to możesz właśnie już wyciągnąć i one będą gotowe. Będzie to meal prep wegetariański, czyli tutaj królują głównie warzywa. No i kilka takich składników, które dadzą nam trochę białka, trochę tłuszczu. Także zaraz Wam pokażę wszystkie składniki, które będziemy używać w tym posiłku meal prep. Na pewno ogórek. Ogórek zielony, on nadal nie jest sezonowy, ale przyda się. Marchewka. Ja już sobie ją przygotowałam wcześniej, obrałam. Czerwona cebula i czerwona kapusta, tak zwana modra. Pomidorki, natka pietruszki i teraz następujące rzeczy to już nie warzywa, a jeszcze cytryna. Cytryna, oliwa i ocet balsamiczny. One nam będą służyły do naszego sosu. Sezam, który też jest niesamowitym bogactwem wapnia. I dodatkowo już przygotowałam wcześniej, ugotowałam komosę ryżową. Jest to komosa ryżowa, która ma niesamowitą ilość białka. Jeżeli nie macie komosy ryżowej, to możesz po prostu ugotować jaką innąkolwiek kaszę, czy nawet ryż. I dodatkowo już trochę przedprzygotowałam tofu, które też będzie źródłem białka. Już sobie trochę wcześniej go przygotowałam. I jeszcze dodatkowo ciecierzyca. Ja tą ciecierzycę mam z puszki już odsadzoną. To jest ekologiczna. Natomiast możesz też sobie przygotować wcześniej ją ugotować. Także myślę, że nie zapomniałam o żadnym składniku, jeszcze oczywiście sól i pieprz, więc ja teraz te wszystkie składniki po kolei przygotuję w takie porcje, a potem będziemy układać w słoik. Zaczynam od marchewki i przyznam, już troszeczkę ją przygotowałam wcześniej, bo zajęłoby to bardzo dużo czasu, czyli ścierasz na takich dużych oczkach marchewkę. Marchewka gotowa. Następnie pokroję kapustę na drobne, takie kosownie plasterki, czy można kawałki, ją posiekam. Jak najdrobniejsze, zresztą tak jak lubicie. Ja bardzo lubię czerwoną kapustę, ona ma niesamowicie dużo witamin. I też coś w sobie cudownego, co podobno odmładza. Ok, myślę, że wystarczy, najwyżej dokroję, ale myślę, że wystarczy. Uwielbiam kapustę, także ją trochę podjadam. I teraz ją jeszcze w tą stronę, żeby tak ją poszatkować naprawdę, żeby była drobna. Ja nie jestem szefem kuchni, jak wiecie zresztą, ale jakoś sobie radzę. Także jak macie jakieś inne fajniejsze sposoby na krojenie kapusty, to chętnie skorzystam z Waszych porad. Dajcie znać w komentarzu. Na pewno przydałaby się taka maszyna do krojenia. To by było super. Zresztą nawet taką mam, ale powiem szczerze, jak mam ją myć później, to w ogóle jej nie wyciągam już. Tak to jest. Te gadżety czasem. Dobrze, myślę, wydaje, że jest ok. Poszupia. Można by troszeczkę zrobić ją bardziej drobno, ale ja tak lubię, także jest ok. Tutaj takie zostały kawałki karitoski. Chcesz dostać kawałek? Chodź, pani coś tutaj da. Wiecie, mój pies. Nasz pies jest wegetarianinem, żartuję. Nie jest wegetarianinem, ale lubię wszystkie takie rzeczy. Dobrze, teraz tak. Tą kapustę ja sobie odłożę osobno do miseczki.
Będzie piękny kolor w naszym słoiku przygotowany. Dobra. W międzyczasie sobie opłuczę deskę, chociaż aby to nie byłoby konieczne, ale jak nagrywam, to niech będzie już ładnie, porządnie. Do następnego i następny będzie ogórek zielony. Teraz pokroję ogórek zielony. I ten ogórek zielony pokroję na taką kostkę. Już nie mogę się doczekać, jak będzie sezon ogórkowy i będą to świeże ogórki. Bardzo lubię. Zresztą też takie kiszone. Tu, gdzie mieszkam w Danii, nie ma takiej tradycji, aby kisić ogórki, więc ja zawsze sobie z Polski sprowadzam. Zresztą nawet ogórki gruntowe jest tutaj bardzo trudno dostać. Także w tym roku mam taki zamiar zasadzić sobie w moim ogródku, żeby mieć swoje. Dobrze, i teraz pokroję. To też nie musi być super drobno, to tak jak chcecie. Ja akurat z tym nie przesadzam, więc ogórka sobie pokroję. Można powiedzieć w miarę, w taką kostkę, chociaż pewnie ktoś by się mógł przyczepić trochę do... dopracuję. No bo tak, faktycznie jak taki meal prep zrobimy na jakiś czas, chcemy, żeby był też estetyczny. Dobrze, kroję ogórki. Już myślę, że teraz to będzie ok. My też nie chcemy, żeby one były za drobne, bo wiecie, jak one potem leżą w tym słoiku, na przykład, nie wiem, 2 dni, to będą takie zwiędłe, więc niech nie będą aż tak drobne. Ogórka zjemy. Mi się wydaje, że będę musiała dokroić jeszcze jednego ogórka na tą ilość. Także zaraz jeszcze sobie dokroję. Na 4 porcje do słoików i zacznę od sosu. Oliwa z oliwek do słoika. Teraz muszę je dołożyć, bo już się skończyła. Uwaga, tak to jest w czasie nagrań. Thank you.
balsamico. Ten taki rozfrukt, który przygotowuję, on będzie marynował nasze tofu już, wiecie? Więc to jest super w ogóle. I sok z cytryny, który wycisnęłam wcześniej. Mniej więcej tyle samo myślę jest w każdym. Dobrze, i teraz do tego właśnie mogę wsypać tofu. Do tego tofu. I ono będzie się fajnie super marynować w tym naszym słoiku. Cierpliwość. I jeszcze po łyżce do każdego słoika. Tofu mamy, następnie ogórek. Myślę, że jednak dużą porcję pokroiłam. Bałam, że nie wystarczy, ale jest wystarczająco. Mogła być może nawet na 5 porcji tego ogórka. Zobaczymy. Ale im więcej zielonego, tym lepiej. Ale tutaj popatrzę, czy jest mniej więcej równo. Rozdzieliłam wszystkie ogórki, więc teraz czas na cebulę. Czerwona cebula. Do każdego słoika, myślę, że 2 łyżki. Czy to będzie za dużo? Może tak? Zobaczymy. Słuchajcie, takie przygotowanie posiłków możecie sobie zrobić według swojego... O, chyba trochę za dużo tej cebuli, ale to wystarczy. Mamy cebulę, to teraz dam marchewkę. Pomagam sobie palcami. Wydaje mi się, że wystarczy tej marchewki. Tak. Jeszcze tutaj tak mniej więcej porówno. Po marchewce ciecierzyca. To będzie naprawdę bogata sałatka. Jestem pewna. Z tymi porcjami ja trochę przesadziłam. To by tutaj spokojnie wyszły jeszcze z 2 porcje, 2 słoiki. Ale też nie wiem, czy chcesz na tyle dni na zapas przygotowywać sobie jedzenie, takie sałatki. Więc myślę, że na 4 dni to już jest wystarczająco dużo. Chociaż mój mąż pewnie przyłączy się do tego i zjemy pewnie 2 dni. Dobrze, pomidorki, oczywiście pomidorki. Jeszcze słuchajcie, jest, nie ma miejsca na kapustę czerwoną. Dobra, już rękoma. Kilka pomidorków. Czy mi starczy miejsca na wszystko? A tak się bałam, że nie starczy. Że będzie za duży ten słoik. Pomidorki są. Mhm. Ja tak troszeczkę je... O! Przycisnę. Widzicie? Tak można je trochę... Te rzeczy, żeby więcej miejsca. Bo jeszcze mi została czerwona kapusta. Już rękoma nakładam, wybaczcie. Czerwona kapusta. Chyba najwięcej z tego wszystkiego jest ogórków. Komosa ryżowa. No i na koniec pietruszka. I jeszcze ostatnia rzecz,
o której zapomniałam wcześniej, to sól i pieprz, ale w sumie nie będziemy go dodawać teraz, bo możecie sobie już dosolić na bieżąco, jak będziecie otwierać swoje słoiki. Ja posypię to na koniec jeszcze sezamem. Zaraz sprawdzę, czy ja zużyłam wszystkie składniki, które przygotowałam wcześniej, ale chyba tak. Zaraz ładnie pokażę te słoiki. Wszystkie słoiki naprzód, żebyście zobaczyli, jak się pięknie prezentują. Zakręcę. Każdy słoik. I voilà. Meal prep. Meal prep wegetariański. Mój pierwszy tak naprawdę, więc jestem dumna. Zobaczymy, jak będzie smakował. Zaraz będziemy degustować. Meal prep gotowy. Myślę, że się ładnie prezentuje, nawet ładniej niż takie mięsne, bo jest dużo kolorów. Za chwileczkę włożę to do lodówki i mam gotowy lunch na kilka dni. Być może mój mąż się dołączy, zobaczymy. Zaraz sobie to poukładam do lodówki. Ale zanim włożę do lodówki, to poproszę Ciebie, żebyś zostawił komentarz, czy podoba Ci się taki przepis, czy chcecie więcej, może przygotuję więcej przepisów meal prep, no i czekam cały czas na podpowiedź, jak to nazwać po polsku. Zostaw kciuka w górze, lajka, zasubskrybuj mi kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Satnam!